Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andec i witam was w kolejnym odcinku z gry Harry Potter i Komnata Tajemnic. I co mnie przerywasz już na samym wstępie? Tak, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, wiem, że Harry'ego dawno nie było, ale wraca, słuchajcie, zrobiła się jesień, więc myślę, że Harry na jesień jest jak najbardziej idealny. I my sobie idziemy na ceremonię rodzenia punktów, bo tak właśnie skończyliśmy ostatni odcinek, także biegniemy. Czy po raz pierwszy nie wygraliśmy! O nie! O nie, ale bubel kleju. To jest skandal. Najwyraźniej prowadzi Slytherin. Pięknie, no po prostu pięknie. Ile razy ty tam byłeś, Potter? Cały czas tam byliśmy, Malfoy. Jesteś bezczelny po prostu. Co to ma być? Nie, no po prostu nie wierzę. No i co? Wywaliło. No i co ja teraz mam biedny zrobić? Co ja mam teraz biedny po... Hej, aha. Harry, Jęcząca Marta jest czymś bardzo zdenerwowana. To znaczy bardziej niż zwykle? Słyszałem jej płacz już na schodach. I znowu zalało korytarz. Chyba nie myślisz, że... Czy teraz będzie właśnie... Ja chciałem powiedzieć, czy będzie kolejny atak? Wszystko mogło się zdarzyć. Chodź, zobaczymy, co się dzieje. Biegniemy. Dobra. Właśnie mnie się Harry Potter... nie chcę z tobą handlować, kobieto, daj mi spokój. Właśnie mi się Harry Potter zawsze kojarzy z taką właśnie jesienią, jakimś październikiem, późnym wrześniem. Więc myślę, że gra jak na taką pogodę, którą mamy teraz za oknach, nie wiem jak jest u was, ale u mnie cały czas pada, wieje i jest tragedia. Więc jest idealne, żeby poczuć ten klimat, wiecie, bycia czarodziejem, chociaż przez chwilę. No idę. Dobra. To... Aha, jeszcze wyżej chyba. Nie, tutaj. A tutaj! Dobra. Ja się w tych schodach chyba już nigdy nie odnajdę, słuchajcie. Nie wiem, ja się wiecznie będę tu gubił, krzątał, miotał gdzieś po korytarzach. Tak, tu mamy oczywiście... O, faktycznie są kałuże. Łupsi. No to nieciekawie. To my! Hello! Ktoś czymś w ciebie rzucił? O tak! Tam leży! No książka. Tata mówił, że książki mogą być bardzo niebezpieczne. Wygląda jak stary pamiętnik. O, i teraz się zacznie. Tom Riddle. Ktokolwiek to był, nic nie napisał. Jest całkiem pusty. Witaj, Harry. Jestem Tom Riddle. Jestem w Hogwarcie i dzieją się straszne rzeczy. Czy wiesz coś o Komnacie Tajemnic? Oczywiście, że wiem o Komnacie Tajemnic. Kiedy byłem na 5. roku, komnata została otwarta i potwór zabił dziewczynkę. Wykryłem, kto otworzył komnatę i wyrzucono go ze szkoły. Mogę ci pokazać. Jakim w ogóle pewnym siebie głosem to mówi? Mogę ci pokazać moje wspomnienie nocy, kiedy go schwytałem. I teraz nie pamiętam, czy tylko będzie tutaj, wiecie, cutscenka, czy będziemy mogli sterować, ale chyba nie. A nie, możemy sterować. Wow, zapomniałem, że tak jest. Fajnie. Trzeba cię stąd zabrać. No już, do pudełka. Tak, właśnie. Chodź. Właśnie tak! Mogę coś tu... Nie mogę nic robić, czekajcie. Chciałem ich strollować, trollololo i nie wyszło. Buuu. Wiem, że nie chciałeś nikogo zabić, ale potwory to nie małe pieski. On nikogo nie zabił. Daj spokój. Jedyne co szkoła może teraz zrobić, to zadbać, by potwór, który zabił tę dziewczynkę, został unieszkodliwiony. To nie był on. Nie zrobiłby tego. Odsuń się. O nie, obleśne. No, powiem wam, że scenka przedstawiona bardzo obrazowo. Do wielkich i okropnych stworzeń. Był jednak równie pewien, że Hagrid nie potrafi. Oczywiście, że tak. Zabić. Nie pamiętam, jak to było napisane w książce, ani w filmie teraz było przedstawione. Kurczę, ale na pewno chyba nie tak. Chociaż nie wiem, mogę się mylić. Dajcie znać w komentarzach. Inny potwór zabijał ludzi. Jak myślisz, ile tu się pomieści potworów? Wiedzieliśmy, że Hagrida wyrzucono, a ataki pewnie wtedy ustały. Inaczej Riddle nie dostałby nagrody. Pamiętnik Riddla zniknął. Co? Ależ tylko Gryfon mógł go ukraść. Nikt inny nie zna naszego hasła. No właśnie. No pięknie. Teraz zabić, rozszarpać, rozedrzeć. Głos. Znowu go słyszałem. Wy nie? Ja nic nie słyszałem. Harry, chyba coś zrozumiałam. Muszę iść do biblioteki. Ale McGonagall mówiła, że mamy tu siedzieć, o ile nie idziemy na lekcję. A ja muszę pogadać z Hagridem. Jeśli to on wtedy wypuścił potwora, wie jak się dostać do komnaty tajemnic. Domek Hagrida jest na ziemiach szkoły. Harry, ale przecież o tym wiesz. Chodź za mną, Harry. Czy tylko ja mam wrażenie, że będziemy musieli iść do tego zakazanego lasu i walczyć z tymi ogromnymi pająkami właśnie dzisiaj albo w kolejnym odcinku? O nie, nie chcę. Czy może ktoś to zrobić za mnie? Z was, proszę. Byłoby miło. Nie lubię pająków. Ble. No idę, co tam nie machasz? Idę, Ron, halo. Ja mam takie przeczucie, że Harry nas wyśle do tego, do Aragoga? Tak się ten pająk nazywał? Chyba? Tak. Tak mi się coś kojarzy. No dobrze, no ale idziemy ładnie, zwiewnie. O, i tu będzie dom Hagrida, no pewnie, że tak. O, i te pająki, nie! Cicho! Właśnie do domku Hagrida wszedł ktoś bardzo podobny do Lucjusza Malfoya. No przecież jestem cicho. Jest źle, Hagridzie. Bardzo źle. 4 napaści na dzieci niemagicznego pochodzenia. To już zaszło za daleko. Jako przewodniczący Rady Nadzorczej Szkoły muszę zadziałać i zabrać cię stąd. Zabrać? Dokąd? Nie do więzienia dla czarodziejów? Nie do Azkabanu? Niestety tak. To przykre, Dumbledore, ale wszystkich 12 członków Rady uznało, że ty także powinieneś odejść. No pięknie. W tej chwili jesteś zawieszony w pełnieniu obowiązków dyrektora Hogwartu. Jeśli Rada Nadzorcza chce, bym się usunął, Lucjuszu, to oczywiście odejdę. Nie. Jednak przekonacie się, że naprawdę opuszczę tę szkołę dopiero kiedy nikt tutaj nie pozostanie wobec mnie lojalny. Zobaczysz też, że w Hogwarcie pomaga się tym, którzy o to poproszą. No pięknie. Gdyby ktoś chciał znaleźć coś paskudnego, wystarczy, że... Nie, to dzisiaj będziemy robić... O mamo! Doskonale, już wiem, no tak. To jest klucz do całej sprawy, tyle powiem. Chodź już, Hagridzie. Dobra, dobra, idę. Teraz dopiero mamy kłopoty. Nie no, teraz dopiero się zacznie. Patrz, to prawda. Chyba idą do zakazanego lasu. Czyli to dzisiaj. Bałem się chyba tego odcinka najbardziej, bo wiecie jak ja reaguję na pająki, doskonale to wiecie z live'ów, czy tam z jakichś innych naszych odcinków gdzieś tam, na przykład jakieś Resident Evil czy inne takie. Masakra. Ale do zakazanego lasu będziesz... No pewnie, jeszcze mnie zostaw, bo tak. No, pięknie. Chodź tu, zrobię ci Wingardium Leviosa i... Nie, nie pójdziesz ze mną? Ron, nie zostawiaj mnie, proszę. Chyba, okej. O! O nie, i te pająki zaczęły, fuj. O, pięknie. Teraz... A, bo na drugi koniec, dobra. Hopsa! Zostaw mnie! Raz i dwa, dziękuję bardzo. Żegnam państwa. Dobra, dróżkę sobie zrobiliśmy. Mniej lub więcej, ale tutaj widziałem sekret i skrzyneczkę, więc ja bym chciał jak najbardziej... O. Patrzcie, no, patrzcie ile mamy kory drzewawigen, a ile mamy śluz gumochłona. No przecież to jest niesprawiedliwe wręcz. No dobra. I teraz tak po prostu mam się na dół tak tego? Nie, no przecież nie... Naprawdę tak mam zejść? Aha, no dobra. A, i po to jest ta żabka tutaj. Chyba że można było to zrobić w inny sposób. Coś się za nami zamknęło, albo coś się przynajmniej otworzyło, albo coś się wysu... Jaka ty jesteś paskudna! Jeju, nie! Uciekamy! Harry! Zapis, tak, tego nam było potrzeba. Ja... nie wierzę, serio? Ja pitol... nie. Tam przynajmniej był zapis. Czekajcie, pościnamy trochę grzybów. Normalnie się... Ja się, wiecie, czemu się tak wystraszyłem? Dlatego, że ja jestem przerażony tymi pająkami i tak już szedłem... Zostaw tego grzyba. Szedłem przed siebie, żeby tylko... Żaden pająk mnie nie dorwał, no i co? I spadliśmy w dół. I to jeszcze przed zapisem, a tak się cieszyłem, nie wierzę, no. O nie. Idź sobie. O, tu jest Spongify. Nie, 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 Harry, tu. I 4 fasoleczki, raz. Widzę, że chochliki. Nie udało się na raz. O, patrzcie jak ładnie, widzicie? Tak się skacze Harrym. Coś tu gdzieś we mnie chyba chce, chociaż nie wiem. Tam jest żabka, żabki też nie potrzebujemy. Czy tam coś niżej je? Aha, nie ma, no dobra. No to idziemy. Idziemy do krainy pajęczaków. Japonków. Żegnam. Może was poproszę. To jest po prostu niewyobrażalne. Czy my naprawdę tutaj musimy iść? Harry. Nie ma jakiejś innej opcji. Nie wiem, czegokolwiek. Zabijmy go tak, bo potem jak wszystkie wylęgną, to będzie koniec. O nie. A, skrzyneczka, dobra. Myślałem, że za chwilę się to pojawi ten wielki stwór. Ojeju, jeju, jeju, co tu się... Odgrodziło nas. O nie. Harry. Proszę się mnie słuchać. Czy mogę tam w nich? O, mogę. Ciekawe, gdybyś tu przeciął, halo, kolego mądry. A cwaniaczki, patrzcie, nie podejdą, no. Zostaw mnie, ale mnie udziabał. Co za bicz. No, puść go. O nie! Znowu ten gargamel. Jakiś większy, już na bardziej napakowany, nadziany. 2 są, o Jezus. Słuchajcie, mam teraz ciary na całym ciele po prostu. Ja wiem, że to jest tylko gra i że... Ja to wiem, no, ale... Gdzie przez kłodę będziesz mnie... Ty jesteś bezczelny. Idź stąd. No, więcej was tu mama nie miała, naprawdę. Dobranoc panu. Żabę chcę. Dziękuję. Kora. Kora. Będziemy mieć 15 kory drzewa wigen. O, dobra. I co? Tu jest jakiś sznur. Aha. Czyli robimy sobie drogę. Doskonale. Halo, halo. A jak tu mam wejść? A, dobra. Mhm, tak. Nie, żeby się coś otworzyło w konarze drzewa, nie? Ja muszę po skałach, gdzieś tam, coś tam, jakoś tam, prawda? Sobie otwórzmy, a tutaj co? No dobra, idziemy. Jakie to było sprytne. Halo, Harry. No, a i teraz będziemy po pieńkach. Dobra, tu i tu. Skrzyneczka! Co w skrzyneczce? Fasolki albo karta? Karciocha, poczytajcie karciochę. Karta! Dobra. Mamy kartę. I kolejna skrzyneczka. Czy my tu niczego nie omijamy? Nie, chyba nie. A tutaj bakłażany za chwilę będą wychodziły, na pewno. No, nie mówię! Idź mnie! Brzydliwcze. O, właśnie o to. Piękne, piękne. Dobra. Pięknie do tego dokonałem. Po prostu jestem z siebie tak dumny jak nigdy. Idźmy z tą piecza. Nie! Nie wierzę. Wypiłem... Nie wierzę w siebie. Ja się nigdy nie nauczę. I znowu wypiłem potkę. No przecież... Jak tak może być? Harry, idziemy. Prosto już nic nie mów. Proszę cię, już nic. O nie... Czekajcie. Mamy śluzgomochłona, wreszcie. Tylko nie mamy kotła, żeby to wszystko ugotować. Dobra, zrobimy sobie 4 wywary na pewno. Chyba, że... Tam jest kocioł, czekajcie, tam jest kocioł. Ale my pójdziemy do skrzyneczki jeszcze. Za daleko. Karta! Dobra, bardzo fajnie. I do kociołka jeszcze. Zrobimy sobie potki, bo jak będziemy z tym walczyć, to wiecie. Dobra, mamy 5. Bardzo fajnie. 5 wywarów zdrowotnych. Oho, i ładowanie. Pięknie. O nie, to jest tutaj, to jest to. Na bank to jest to. Tak, to jest to. Nie! Jest tu człowiek! Nie! O nie! Piękny jesteś po prostu. Jestem jego przyjacielem i chcę mu pomóc. Ale on nam nie chce pomóc. Dlaczego trzeba mu pomocy? Ktoś mówi, że Hagrid wypuścił kiedyś w Hogwarcie potwora. Ten zabił kogoś wtedy, a teraz wrócił. To on mnie wypuścił, ale odesłał mnie. Nigdy nie wróciłem. O nie! I nikogo nie skrzywdziłem w Hogwarcie. Czyli ty nie jesteś strażnikiem komnaty tajemnic? Nie. Strażnikiem jest prastary stwór, którego pająki boją się nade wszystko. To on zabił dziewczynkę w łazience, nie ja. Doskonale, dziękujemy za informację. O! Chyba już pójdę. Nie. Nie mogę odmówić moim dzieciom świeżego mięsa. No pięknie. Żegnaj, przyjacielu Hagrid. I teraz, żebym jeszcze pamiętał, jak to się robiło, to będzie dobrze. Tylko uda się przeciąć sieci zaklęciem Defendo, Aragog na pewno wpadnie do jamy. Zanim! Jezu, dzieci! Jak głośno! Uda się! Uda się! Uda się! Uda się! Ostatnia! Nara! To było, słuchajcie, na jolo. Na jedno wielkie jolo. No i co? Ja mam teraz z nim Ała! A, czy to pod grzbietem tam ma? Idź mnie stąd! Jesteś po prostu tak obrzydliwy! Aaaa! I jesteś tak głośny i tak obrzydliwy, że to jest po prostu szok. Zgiń. Nie wiem, co się stało, ale mam wrażenie, że słuchajcie, że się gra podgłośniła, nie? Tak na maksa. Giń! Giń! Nara. No. Już na końcu go dobiłem. A, bo tak wiecie. Tak dla rozrywki. No sorry. Nareszcie coś dobrego wynikło z lekcji z Lockhartem. Rictus Empra. Tak, ale był strasznie głośny. Teraz auto po mnie przyfrunęło. Teraz tu ja dziękuję. No brawo, Ron. Co za parówczak. Ale mam okropną wiadomość. O nie, i teraz Hermiona jeszcze. O masakro. O nie. Nie. Musimy ją jak najszybciej odczarować. Właś. Pięknie po prostu, no. No dobra, idziemy. Lepiej, żeby pani Pomfrey mnie nie widziała. Biedna Hermiona. No. Co ona trzyma? To kartka z jej pismem. A napisane jest: spośród wielu strasznych bestii i potworów, najstraszniejszy jest Bazyliszek, król węży. Wąż ów osiągać może olbrzymie rozmiary i żyć wiele set lat. Rodzi się z kurzego jajka, wysiedzianego przez... I wszystko robi się jasne. Bazyliszek ma jadowite kły i śmiercionośne spojrzenie, a ten, w kim utkwi swoje złowrogie ślepia, natychmiast ulega petryfikacji. Pająki uciekają w popłochu przed Bazyliszkiem, ich śmiertelnym wrogiem. Za to on sam lęka się jedynie pijania koguta, gdyż jest dla niego śmiercionośne. Ale jak ten Bazyliszek łazi po zamku? Olbrzymi wąż... To kanałami! Ha! Taki jestem sprytny. Słyszałem ten głos w ścianach. Dziewczyna, która umarła... Aragog mówił, i słuchajcie, wszystko staje się powoli jasne. Nie wyszła. Może wciąż tam jest. Nie myślisz chyba. Jęcząca Marta? Wejście do komnaty tajemnic. A jeśli jest w... Jęczącej Marty. Wszyscy uczniowie mają natychmiast wracać do dormitoriów. Wszyscy nauczyciele są proszeni do pokoju nauczycielskiego. Natychmiast. Proszę. O nie! Kolejny atak! No, niestety. Tak. Był kolejny atak. Najgorszy dotąd. Tym razem ktoś zniknął. A, tak, teraz... O Jezuniu. Jej szkielet na wieki pozostanie w komnacie. Teraz Hogwart na pewno zostanie zamknięty. Czyli... Zadanie uratowania Ginny powierzono profesorowi Lockhartowi. Ale Ron i Harry szaleli ze zmartwienia. Musieli coś zrobić. Szybciej! Harry! Musimy uratować Ginny! Musimy mieć plan. Pójdę do łazienki Jęczącej Marty i spróbuję znaleźć wejście do komnaty tajemnic. Pójdę poszukać Lockharta. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby próbował uciec chyłkiem z Hogwartu. Dobrze, my sobie, słuchajcie, zrobimy tutaj w tym miejscu zapis i będziemy na dzisiaj kończyć. Chciałem powiedzieć 4 razy, ale mi przerywały cały czas dialogi, że... Dobra, mamy zapis. Że... Część... 2 Harry'ego Pottera dobiega powoli końca, bo skoro już jest, za chwilę w sumie będzie otwarcie komnaty tajemnic, no to będziemy ratować Ginny i walczyć z Bazyliszkiem, także mam nadzieję, że nie wiem, jeszcze 2 odcinki? Albo 3, albo 1. Nie wiem, zobaczymy jak się wyrobimy. Natomiast mam nadzieję, że wam się ten dzisiejszy odcinek podobał i że wpadliście na kolejne odcinki. Byłem z wami ja i życzę wam przyjemnego tygodnia, także trzymajcie się, cześć i do zobaczenia, pa pa, do następnego!